W dzisiejszym odcinku sprawdzimy restaurację zwyciężczyni pierwszej edycji polskiego MasterChefa. Mieści się ona w Gdańsku i szefuje jej Basia Ritz. Co tam można zjeść, jak to jedzenie smakuje, ile kosztuje i czy jest warte swojej ceny? O tym w dzisiejszym odcinku. Hej, witajcie, z tej strony Maciej, jest ze mną Sonia, my jesteśmy, jak widać, w Gdańsku i dzisiaj pójdziemy do restauracji zwyciężczyni MasterChefa. Jesteśmy już na miejscu, jeśli dobrze widzicie, usiedliśmy sobie tutaj na ogródku, nikogo w środku nie ma, nikogo na ogródku nie ma, jesteśmy jedynymi klientami i już złożyliśmy zamówienie. Tutaj są trzy formy, z jakimi się możecie spotkać. Po pierwsze jest menu lunchowe, które kosztuje 139 zł i jest tutaj przystawka lub zupa, dwa dania główne do wyboru i do tego deser. Jest menu degustacyjny, który kosztuje 239 zł od osoby. I tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem różnych dań. Do tego oczywiście można domówić selekcję win. No i też jest takie menu à la carte. Zwykła karta, w której są zupy, startery i dania główne oraz desery. I my się właśnie na tę część zdecydowaliśmy. Głównie dlatego, że patrząc na menu degustacyjne, nie do końca nam się spodobały propozycje. Jest jakieś foie gras, wiecie, takie rzeczy i jak wiemy, że jest foie gras, to raczej nie zamawiamy. Także zdecydowaliśmy się na taką stałą kartę, też myślę, będzie ciekawie i smacznie. Czekamy. Na początek taki mały poczęstunek, czyli pieczywo oraz twarożek. Jak pan tutaj niósł to pieczywo, to myślałem, że to masło z daleka, ale faktycznie widać, że to jest twarożek z ziołami. Dwa rodzaje pieczywa, jedno jaśniejsze, drugie ciemniejsze. Ciepłe, to najważniejsze. Twarożek taki mocno kremowy. Ja dorzucę jeszcze. No, pachnie ładnie. Trochę chyba jakiś czosnek niedźwiedzi tutaj jest. Tak czosnkiem coś zajeżdża i podejrzewam, że jest sezon, no to czosnek niedźwiedzi. Dobra. Twarożek bardzo kremowy, bardzo śmietankowy, z wyraźnym posmakiem czosnku niedźwiedziego. Do tego naprawdę spoko chleb i w ramach takiego poczęstunku na zaspokojenie pierwszego głodu myślę będzie w sam raz. Czekamy na przystawki. Ja w ogóle, co jest ciekawe, pamiętam tą pierwszą edycję MasterChefa, bo wtedy jeszcze oglądałam, to była taka nowość w Polsce. Potem jakoś przestałam, tak już potem w kratkę oglądałam te wszystkie edycje MasterChefa, ale tą pierwszą oglądałam, bo to było właśnie no, pierwszy raz ten program, ten format wystartował w Polsce. I w ogóle, słuchajcie, sprawdziłam, pierwsza edycja programu była jesienią 2012 roku, więc dość dawno. I pamiętam też oczywiście Basię Ritz, która wtedy wygrała, jako pierwsza dostała tytuł MasterChef. I co jest ciekawe, znalazłam taką stronę, która no, wtedy została założona, jak MasterChef wystartował i były opisy wszystkich uczestników. I jest tutaj, Basia ma 45 lat, urodziła się w Gdańsku i pod koniec lat 80. wyemigrowała wraz z rodziną do Kolonii w Niemczech, gdzie mieszka do dzisiaj. No, raczej już teraz nie mieszka. Obecnie pracuje w kancelarii adwokackiej swojego męża, który jest z Niemiec. Gotowanie jest dla niej niczym oddychanie. Najbardziej chciałaby wrócić na stałe do Polski, do Gdańska i otworzyć własną restaurację. No więc wychodzi na to, że marzenie się spełniło. No i dzięki tej wygranej Basia mogła spełnić swoje marzenia, wychodzi na to, ponieważ dostała tytuł MasterChefa, wydała swoją książkę, no i również ma swoją restaurację. Fajnie, że tak wyszło. Dostaliśmy jeszcze takie pozdrowienia od kuchni Amus Bush. Jest to prażynka z Matiasem, do tego są lody wasabi, słuchajcie. Matias, czyli no rzecz, która w Gdańsku powinna być codziennością, śledzie. Zresztą są w karcie, jest w karcie jakieś danie ze śledziem, jeszcze jedno. No spróbujmy. To jest taki finger food na jedno gryźnięcie. Jest to bardzo zaskakujące i bardzo ciekawe, bo mamy chrupiącą prażynkę, mamy mocny smak tego Matiasa. Są zimne lody wasabi. Czyli raz, że jest coś pikantnego, lekko chrzanowego, no to to jeszcze jest w dodatku zimne. I to fajnie ze sobą wszystko łączy się w taką no, naprawdę ciekawą całość. Także taki Amuse Bouche jest bardzo intrygujący. I myślę, że gdybyśmy poszli właśnie w te menu degustacyjne, to by było chyba więcej takich zaskoczeń. No, jeszcze nie jedliśmy dań głównych ani przystawek, ale z opisów wydają się one być takie bardziej bezpieczne. No a to co z tego, mam nadzieję, że będą pyszne. A w menu degustacyjnym, jak sama nazwa wskazuje, no, są już rzeczy takie bardziej szalone. Także to jest chyba taka właśnie zapowiedź tego, jak to menu degustacyjne może tutaj wyglądać. Przyszły nasze przystawki. No i jako pierwsza tutaj się wysuwa na pierwszy ogień burrata z pomidorkami sherry, świeżą bazylią, na młodych liściach sałaty z oliwą i do tego polane wszystko octem balsamicznym. A druga przystawka to grillowana ośmiornica z czosnkiem i ziołami na sałacie
do tego pieczone ziemniaczki, cieciorka i fermentowany czarny czosnek. Wygląda wszystko bardzo ładnie, jedynie co, to mi się zawsze burrata kojarzy, jakby burrata jest taka sama pyszna sama w sobie, że ja bym w ogóle do niej nic już nie dodawała. Tutaj jest już polane właśnie balsamico, zobaczymy, może to będzie dobrze smakowało. No i ośmiorniczka też wygląda fajnie, więc myślę, że spróbujemy i zaraz o tym opowiemy. Spróbowaliśmy obu przystawek i to co się już od razu rzuca w oczy, a w zasadzie co się od razu zauważy, to to, że obie przystawki są przygotowane z naprawdę super produktów. Na przykład jeśli chodzi o tą buratę, to są pomidorki takie koktajlowe, no i te pomidorki są rewelacyjne. Często jak kupujemy gdzieś w markecie pomidory, to wiecie, no nie mają smaku pomidora, tutaj jest esencja pomidorowego smaku prosto z warzywa i to jest super. I mamy kremową buratę, bardzo smaczną i tutaj w sumie zgodzę się z Sonią, że niepotrzebne jest chyba to balsamico. W sensie bez tego balsamico byłoby nawet smaczniej. Tak mi się wydaje. Bo to była taka koncepcja tej całej sałatki po prostu takiej. Żeby tak, no to jest koncepcja, właśnie, to jest koncepcja sałatki, żeby to było polane balsamico. Nie ma nic złego w occie balsamicznym moim zdaniem, jeśli jest odpowiednio stosowany. Tutaj pewnie sam nie dodał, no ale okej, rozumiem, że tak ma być. Generalnie produkty super, nawet te sałaty są dobre. Niemniej postawiłbym chyba na ośmiornicę i też wam bym polecił bardziej ośmiornicę, bo jest ona naprawdę perfekcyjnie przygotowana. Jest to jedna macka ugrillowana z dodatkami, z ziołami, z ziemniakami, z cieciorką, ale najważniejsze jest to, że sama maska jest bardzo dobrze przygotowana, jest mięciutka, rozpływająca się w ustach, no perfekcyjnie zrobiona, podobnie dobrą jedliśmy na przykład w Porto, jeśli oglądaliście nasz vlog z Porto, to wiecie, mówię tutaj o tej ośmiornicy nie z Matosinhos, tylko z Porto, z tej restauracji, gdzie ja jadłem w Franczezinie, ona była tam tylko pokazana, za bardzo o niej nie mówiliśmy i to jest podobny poziom, naprawdę rewelacyjna macka. Pychota. Ja chyba zgodzę się z Maćkiem. Generalnie wybrałabym, jakbym miała wybrać dla siebie jedną przystawkę, też wybrałabym ośmiornicę. Właśnie ja w Porto też się zajadłam ośmiornicą, chyba 3 razy zamawialiśmy ze znajomymi tą ośmiornicę. To zawsze ona była dobra, ale często była taka mocno przygrillowana, aż momentami taka przyfajczona, że była taka twarda, czasem była taka właśnie twarda, trochę sfajczona skorupka, a ta jest w ogóle taka właśnie mięciusia, no idealnie się je. Burata, jeżeli chodzi o balsamico, to ani to moim zdaniem nie przeszkadza, ale też jakoś turbo nie podbija tego smaku, więc ja wolałabym chyba bez. Więc wolałabym, żeby tylko były chyba polane warzywka, a burrata tak dodatkowo obok. Ale też muszę zwrócić uwagę na pomidorki. Są słodkie, soczyste. I jak ktoś z was nie lubi pomidora, to myślę, że właśnie nie lubi pomidora przez to, że jadł złe pomidory. Bo te pomidory są często takie właśnie wodniste, kupowane, kiedy nie jest sezon na pomidory. A na przykład tutaj, jakbyście zjedli te pomidory, na pewno by wam posmakowały. Więc myślę, udane przystawki. Rzadki widok Maćka, który je sałatę. A już nie przesadzaj. Moje danie główne to kotlet Thuringer Duroc z chrupiącymi sezonowymi warzywami, pile z batata i sosem z musztardy Dijon. Tyle jest napisane w menu. Czym jest ten kotlet? No nazwa taka niecodzienna, a jest to po prostu schab z kością i z kawałkiem boczku. Tutaj jest ten boczek, a reszta to jest schab z kością, dość gruby. Bardziej smakuje jak taka pieczeń ze schabu, a nie kotlet schabowy, bo nie ma tutaj też żadnej panierki ani nic takiego. Kotlet jest generalnie bardzo soczysty, bardzo smaczny. Tak jak na niego spojrzałem na początku, myślę sobie, że no, to może smakować zarówno pysznie, jak i może być za suchy na przykład, no to się zdarza w schabach, a tutaj nie, wszystko gra. Zwłaszcza jak sobie ukroimy taki kawałek, jest schab, boczek i poliżemy tym kawałkiem sos na bazie musztardy Dijon. On nie jest jakiś taki intensywny, ale jest fajnie podkręcający smak. Mamy pire z batata, no które smakuje jak pire z batata, nie oszukujmy się, ale na górze każdej kulki pire jest jeszcze taki chrupiący boczek. No i do tego grillowane warzywa, tutaj i marchewka, i papryka, i cukinia, i cebula, i chyba jakaś fasolka, no dużo się dzieje. Naprawdę udane danie dla fanów mięsa, dla fanów wieprzowiny, dla fanów schabu, myślę, wybór odpowiedni. Moje danie główne to filet z dorady z carpaccio z cukinii, soli rodem, sezamowym wakame, salsą z mango i ananasa, ze świeżą kolendrą, pire ziemniaczanym z kiszoną cytryną i sosem curry. Generalnie dwóch rzeczy tu nie czuję, nie czuję za bardzo sosu curry i nie czuję kolendry. Może mam jakieś zaburzenia smakowe, ale danie jest bardzo dobre, ponieważ jak tak słyszymy ryba, cukinia, to może nam się wydawać troszkę to takie mdłe, może trochę nudne, a przez to, że ta ryba i cukinia były posypane tą kiszoną cytryną, to ona pełni tutaj rolę przyprawy i jest przez to taki fajny, intensywny smak.
Poza tym mamy też cytrynowe pire. To jest też jednak takie wtedy podbudowane, jest jednak takie kwaśne są te ziemniaki. I możemy sobie to wymieszać z tą salsą z mango i z ananasa. Możemy sobie to zagryźć tymi glonami wakame. Więc przez to danie robi się naprawdę ciekawe. Ryba sama w sobie jest bardzo dobra. Jak ona przyszła, była przykryta taką bardzo cienko pokrojoną cukinią, czyli właśnie taką a la carpaccio. Więc to danie jest fajne, takie zaskakujące, bo można sobie łączyć te smaki. Tu trochę słodkiego mango, tu właśnie taka kwaśna, kiszona cytryna. Myślę, że to jest naprawdę spoko danie i przez to jest też takie lekkie i świeże, więc polecam taką rybkę. Słuchajcie, bardzo was przepraszam, ale przed chwilą gadałem bzdury. Jaki boczek? To jest słonina. Słonina, słuchajcie, tutaj nawet, no to widać i to czuć w smaku. Jak moja babcia na przykład robiła kiedyś pierogi ruskie ze skwarkami ze słoniny, no to tak to smakuje właśnie, ta tutaj część. Także, kiedy sobie utniemy kawałek taki schab słonina, no to te smaki nam się mieszają rewelacyjnie. Tłuszcz jest nośnikiem smaku. No pychota, ale tłuste. Zamówiliśmy jeszcze dwa desery. Desery, które wydały nam się najciekawsze, bo w menu jest też na przykład fondant czekoladowy, taki klasyk, a my poszliśmy właśnie w tę stronę deserów bardziej szalonych. I mamy na przykład lody z koziego sera, które są bardzo smaczne. Myślałem, że będą bardziej, jeszcze mocniej dawać tym kozim serem. Oczywiście ten kozi ser jest tutaj wyczuwalny i te lody są podane na truskawkach macerowanych w acetobalsamico di Modena. Tak marudziliśmy wcześniej na ten acetobalsamico, a myślę, że tutaj w tym deserze faktycznie super się to sprawdza. Troszkę czarnego pieprzu i ten deser nie jest aż taki słodki, choć jest słodszy od tego drugiego, do którego zaraz przejdę. Truskawki pyszne. I tutaj słuchajcie, jest już jazda bez trzymanki, bo mamy krem palony z cykorii i ziaren kakaowca. Ten taki posmak kakaowca oczywiście jest tutaj wyczuwalny, ale też jest to cykoria. Jest to, bym powiedział, wręcz wytrawne. Góra była skarmelizowana oczywiście, jak w creme brulee na przykład, ale no, całość jest taka właśnie bardziej wytrawna. I do tego mamy lody z kaszy gryczanej z prażonymi ziarnami konopi. Te lody serio smakują kaszą gryczaną. Ziarna konopi fajnie strzelają. Są chyba lekko skarmelizowane, bo wyczułam tutaj taką słodycz. I całość jest zaskakująca. Zaskakująco smaczna, ale też zaskakująca po prostu. Też nie jest to zbyt słodki deser, ale no, jeśli jesteście ciekawi różnych smaków, to myślę, że warto zamówić. A jeśli chcecie coś bardziej standardowego, no to w menu jest fondant czekoladowy. To był naprawdę bardzo smaczny posiłek. W jego trakcie pojawiły się zarówno takie solidne dania przygotowane z bardzo dobrych jakościowo produktów, jak i troszkę takich większych zaskoczeń. Jeśli szukacie jakiegoś miejsca na wykwintną restaurację w Gdańsku lub w Trójmieście, no to myślę, że śmiało możecie wybierać się do restauracji Basi Ritz. Oczywiście zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, jeśli ważne są dla was jakieś takie niespodzianki, zaskoczenia, ciekawe połączenia smaków, no to lepiej zamówcie to menu degustacyjne. A gdy wolicie dania bardziej bezpieczne i chcecie po prostu bardzo smacznie zjeść coś wysokiej klasy, no to pójście bardziej w stronę tego menu à la carte. To druga restauracja zwyciężczyni polskiego Masterchefa, którą odwiedzamy. W zeszłym roku byliśmy u Beaty Śniechowskiej w Młodej Polsce we Wrocławiu. Ona wygrała bodaj drugą edycję Masterchefa. I szczerze mówiąc, w tej Młodej Polsce bardziej mi się podobało. Przynajmniej bardziej zadowolony wyszedłem z tego miejsca. Na pewno wolę takie miejsca z bardziej niezobowiązującym klimatem. Nawet w rozszerzeniu nazwy Młoda Polska jest bistro, a restauracja Basi Ritz to jest jednak taka restauracja przez wielkie R. Jeśli jeszcze nie widzieliście naszej relacji z Młodej Polski, no to myślę, że warto nadrobić. Link do tego filmu pojawił wam się w prawym górnym rogu. A teraz nadszedł czas na ceny. Ile zapłaciliśmy u Basi Ritz? Burrata za 49 zł. Ośmiornica 69 zł, dorada 98 zł, kotlet Thuringen Duroc 109 zł, krem palony z cykorii 30 zł, lody z koziego sera na truskawkach 39 zł, do tego do picia 2 razy Aperol Spritz 1 po 27 zł, 2 razy espresso 10 zł za jedno i woda niegazowana 700 ml za 18 zł. Razem za wszystko wyszło 486 zł. Napiwek nie jest jak coś wliczony w cenę i pewnie wielu z was stwierdzi, że to spora kwota i macie rację. Jedliśmy już w wielu wykwintach
pięknych restauracjach w Polsce i często płaciliśmy mniej. Zdecydowanie droższe były tylko te restauracje wyróżniane gwiazdką Michelin. Oczywiście mamy świadomość tego, że tutaj płacimy też za lokalizację. Ulica Szafarnia w Gdańsku, blisko do Filharmonii, blisko Brama Portowa, blisko Żuraw, blisko Długi Targ. No i w cenie też jest to, że jemy u Basilic, czyli u zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji Masterchefa. Czy warto wydać takie pieniądze na taki posiłek? No to już sami musicie sobie chyba na to pytanie odpowiedzieć. Nam bardzo smakowało, czujemy, że to jest duża kwota, ale absolutnie nie żałujemy. W najbliższym czasie na kanale zobaczycie materiał o nowych knajpkach w Poznaniu, a także o jedynej takiej restauracji w Polsce, którą odnaleźliśmy we Wrocławiu. Będzie też relacja z wizyty w restauracji jednego z najpopularniejszych polskich gastrocelebrytów oraz z lokalu prowadzonego przez zwycięzcę Top Szefa. Oczywiście to nie wszystko, co szykujemy w najbliższym czasie, więc najlepiej po prostu będzie, jak zasubskrybujecie ten kanał, by tych wszystkich nowości nie przegapić. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej restauracji, może nawet w niej jedliście. Jeśli tak, no to piszcie koniecznie, jak smakowało wam u Basilic. Ja tymczasem się żegnam, do zobaczenia w lepszych czasach, na razie, cześć, smacznego!